śmierć ze strony polskiej, bo to Polacy byli w stanie odróżnić Żyda od Polaka, a nie Niemcy. Proszę wrzucić to między bajki i to szkalujące naród polski i w ogóle tego nie przyjmować jako jakikolwiek rzeczowy sposób widzenia tamtej rzeczywistości. Otóż, jeżeli Państwo pamiętają teraz te daty, o których mówiłem, to w sposób, można powiedzieć, zorganizowany pomoc udzielana Żydom będzie wpisana w pewnym sensie, można powiedzieć, od samego początku istnienia struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie Państwo Podziemne będzie miało struktury cywilne, struktury wojskowe. Wojskowe to oczywiście Związek Walki Zbrojnej, potem inne organizacje, które łącznie w 1942 roku stworzą Armię Krajową, władze cywilne to delegatura rządu na kraj z departamentami i bardzo wiele z tychże departamentów, na przykład dotyczących opieki społecznej, zajmowały się na przykład niesieniem pomocy różnym środowiskom, na przykład środowiskom literackim. W Warszawie była taka specjalna przy ulicy, o ile pamiętam, Nowakowskiego, taka specjalna jadłodajnia, którą konspiracyjny Związek Literatów Polskich prowadził. I oczywiście obiady dawano wszystkim, którzy tam się zgłaszali. Czy był to Żyd, czy Polak, nikt się nie pytał o jego rasę, ponieważ no, nie rasa w polskiej mentalności funkcjonowała jako źródło podziału ludzi. Podobnie paczki na przykład wysyłane do rodzin czy do oficerów polskich będących w stalagach i oflagach. Znowu nikt się nie pytał, czy ten oficer z pochodzenia polskiego czy żydowskiego był w Armii Polskiej 1939 roku, to otrzymywał oczywiście pomoc, prawda? Można powiedzieć, że to była taka standardowa działalność struktur Polskiego Państwa Podziemnego, w którym no, wszyscy obywatele II RP byli traktowani na równo. Sytuacja się zdecydowanie zmieniła właśnie w roku 1942, kiedy nagle ta zagłada się zaczęła i ta fala Żydów znajdujących się do tej pory w gettach zaczęła wypływać na stronę aryjską. I dokładnie w tym momencie, na samym, można powiedzieć, początku, kiedy jeszcze nie wszystko musieli Polacy rozumieć, podobnie jak Żydzi jeszcze nie wiedzieli, gdzie jadą, że jadą do Treblinki, pojawia się ten słynny tekst Zofii Gossak-Szczuckiej w piśmie podziemnym Frontu Odrodzenia Polski w sierpniu 1942 roku. To pismo nazywa się Prawda, a ten tekst nazywa się Protest. I w tym tekście Zofia Gossak-Szczucka krzyczy, pisząc piękną polszczyzną, wspaniała autorka wielu powieści, bardzo znana. Nie jest to osoba anonimowa, tylko to jest osoba, która cieszy się olbrzymim autorytetem, co jest istotne. I pisze tam i krzyczy, że wobec tego, co Niemcy zaczęli robić wobec narodu żydowskiego, Polacy nie mogą stać obojętnie. Nie dlatego, żeby, jak pisze, żeby się zmieniły relacje polsko-żydowskie. Ona pisze wręcz, Żydzi nas nie lubią, nie znoszą, nawet pewnie bardziej niż Niemców. Trudno, my tego nie rozumiemy, to jest jakaś zaklęta dusza żydowska, która tak to spowodowała, ale to jest teraz nieważne. Jeżeli jesteśmy katolikami, pisze, i chrześcijanami, pisze Zofia Gossak-Szczucka, to nie możemy nie pomóc. Bo niepomaganie jest w gruncie rzeczy udziałem w zbrodni. I to jest taki apel, który nie jest apelem skierowanym do przyjaciół Żydów, czyli Polaków, tylko to jest adresowane do Polaków chrześcijan, którzy jako chrześcijanie nie mogą bezkarnie, mogą bezkarnie, ale nie wolno im z punktu widzenia moralnego patrzeć na to, co się dzieje i nie dawać świadectwa swojej niechęci do okupanta niemieckiego. A zatem pomoc dla Żydów staje się z punktu widzenia Polskiego Państwa Podziemnego jednym z
elementów, bo nie jedynym rzecz jasna, jednym z elementów postawy antyniemieckiej. Z perspektywy polskiego państwa podziemnego pomaganie Żydom staje się takim samym ważnym zadaniem, jak pomaganie oddziałowi Armii Krajowej, jak udzielanie im pomocy, schronienia, trzymania broni, dawania pożywienia. To jest działanie na rzecz Polski podziemnej. Efektem tego będzie natychmiastowa już we wrześniu 1942 roku decyzja delegatury rządu na kraj, czyli władzy cywilnej Polskiego Państwa Podziemnego o utworzeniu najpierw struktury tymczasowej, takiego komitetu pod kryptonimem Żegota, a następnie ta Żegota w grudniu 1942 roku zostanie utworzona jako ciało stałe Rada Pomocy Żydom, w której to Radzie Pomocy Żydom podległej delegatowi rządu na kraj, czyli stanowiącej fragment cywilnych władz polskiego podziemia, będą znajdowali się przedstawiciele większości partii politycznych oraz podziemnych oczywiście, oraz przedstawiciele partii żydowskich z getta, przede wszystkim warszawskiego. Ci, którzy pozostali przy życiu, sioniści, bundowcy, będą szukali, bo się okaże, że to jest jedyna droga, będą szukali przez Radę Pomocy Żydom Żegota dwóch dróg. Pierwsza to jest droga do uratowania tych nielicznych już Żydów, którzy pozostali przy życiu, czyli znalezienia dla nich miejsc po stronie aryjskiej. I druga bardzo ważna droga, mianowicie droga kurierska na zachód, do rządu polskiego na emigracji, bo tylko ten rząd jest w stanie podjąć ryzyko i głosić całemu światu, że Żydzi są mordowani. Znowu, to nie jest rok 39 już, 40, 41, to już jest moment, w którym środowiska żydowskie też wiedzą w grudniu 42 roku, że ich Niemcy mordują do ostatniego, a świat milczy. Teraz już nie chodzi o to, żeby amerykańscy Żydzi wysyłali 15 paczkę, bo to nie ten etap żywnościową. Co z tego, że ta paczka przyjedzie, 3/4 tych paczek Niemcy wezmą dla siebie i potem na front wschodni, bo nie ma nawet odbiorców. Bo oni już z dymem poszli w Treblince. Bez rządu polskiego, bez tej informacji o tym, co naprawdę się dzieje, los Żydów jest przesądzony. I to sami Żydzi zaczynają rozumieć. Więc Rada Pomocy Żydom ma dwie olbrzymie funkcje. Z jednej strony jest tym miejscem spotkania polityków żydowskich i polskiego państwa podziemnego, efektem którego są budowane różnego rodzaju raporty, emisariusze, najbardziej oczywiście znany emisariusz to będzie Jan Karski, który jeszcze w 1942 roku wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, do rządu polskiego, przez całą Europę okupowaną przez Niemców. Tam dociera później do Stanów Zjednoczonych i między innymi opowiada o wszystkich cierpieniach, którymi są poddawani na ziemiach okupowanych przez Niemców Polacy i Żydzi, bo ma on oczywiście misję reprezentowania rządu polskiego, w związku z tym on nie opowiada tylko o Żydach, ale przede wszystkim o Polakach, o tym, co się w ogóle dzieje pod okupacją niemiecką. W drugą stronę z kolei rząd polski na uchodźstwie poprzez stworzenie Rady Pomocy Żydom na terenie kraju wpisuje do budżetu państwa polskiego kwestię pomocy, czyli Rada Pomocy Żydom, podobnie jak inne departamenty, otrzymują pieniądze na rzecz udzielania pomocy w kraju dla Żydów, którzy zdecydowali się uciec i szukają schronienia. To jest znowu bardzo ważne, ponieważ ta struktura polskiego państwa podziemnego to nie są, no tak jak dzisiaj, nie wiem, poczta, która sobie listy przewozi, czy jakieś inne dla nas wirtualne na ogół rzeczywistości, tylko to są konkretni ludzie. Na przykład to są ministrowie rządu polskiego na uchodźstwie, którzy tam
budują budżet i decydują, że tam mniej więcej około 500 zł, tak jak ludność polska jest do tej pory była ratowana, tak i ludność żydowska, każdy ratowany ma otrzymywać mniej więcej wysokość 500 zł. Ten budżet jest konstruowany, ale te pieniądze, czyli te dolary, to złoto, musi być przewiezione. Napisać to jest łatwo, a to musi ktoś zrobić. To są kolejni emisariusze, to są ekipy zrzutków cichociemnych, którzy zrzucani są na teren Polski z wielką ilością pieniędzy rządu polskiego do różnych celów, czyli do różnych departamentów, w tym m.in. na potrzeby Rady Pomocy Żydom. To są takie wielkie pasy, którymi byli oni tutaj przepasani. Część z tych pieniędzy docierała, część oczywiście nie docierała. Ludzie ginęli, byli wyłapywani, mordowani przez Niemców. To nie są warunki Poczty Polskiej, tylko to są warunki konspiracji i II wojny światowej. Mówię o tym, żeby Państwo mieli świadomość, że polskie państwo ówczesne od 1942 roku wprowadza kwestię pomocy Żydom jako jeden z celów wojny. Z punktu widzenia tego państwa. Miarą, różne są miary, można to oceniać na poziomie deklaracji, na poziomie aktywności dyplomatycznej, na poziomie aktywności budżetowej. Gdzie byśmy nie zajrzeli, wszędzie w tej aktywności polskiego państwa będzie kwestia żydowska. Też trzeba o tym pamiętać, ponieważ jeżeli mamy honorować Polaków, to przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale na pewno, mówiąc generalnie, urzędnicy polskiego państwa podziemnego i urzędnicy polskiego państwa na uchodźstwie. To są ci, którzy pomagali Żydom tyle, ile mogli. To był ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, który tę misję Karskiego tam przyjmuje. To jest ambasador Laczyński na poziomie Londynu, który dyskutuje z rządem Wielkiej Brytanii. To jest właśnie ta cała rzesza urzędników rozpisujących budżet państwa, bo to są potem ci emisariusze. To wszystko są kolejne grupy ludzi, którzy wpisani są w to wielkie dzieło pomocowe. Rada Pomocy Żydom jednak działa przede wszystkim w konspiracji i ma za zadanie udzielania pomocy tym, którzy jej potrzebują. Dzieli się na referaty bardzo różne, między innymi ten najbardziej znany to jest referat dziecięcy, którym opiekuje się Irena Sendlerowa, która w Radzie Pomocy Żydom nadzoruje, co nie znaczy, że jest jedyna, nadzoruje te prace, które dotyczą wynoszenia z gett, znowu tutaj największym przykładem jest getto warszawskie, dzieci, które to dzieci następnie przez nią są, że tak powiem, odnotowywane, dzięki czemu one mają tożsamość, którą dopiero po wojnie będą mogły uzyskać, natomiast na razie są konspirowane poprzez legalizacyjne środki różnorodne, to inne referaty się tym zajmowały Rady Pomocy Żydom i na ogół trafiały do różnych domów, przede wszystkim do domów zakonnych, zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim żeńskie zgromadzenia zakonne, tutaj taką wspaniałą postacią obok Sendlerowej będzie siostra Matylda Getter, która będzie przełożoną zgromadzenia sióstr rodziny Maryi i w zasadzie wszystkie domy, tych kilkadziesiąt domów, które na terenie Generalnego Gubernatorstwa się znajdowały, we wszystkich tych dzieci żydowskie były lokowane, które już od tej pory są dziećmi chrześcijańskimi, bo należało je zalegalizować. Metody legalizacyjne były różnorodne. Najważniejsze to były te metody, w których funkcjonował Kościół katolicki, czyli parafie. Zdobywanie legalnych papierów, ale fałszywych, wyglądało następująco. Przede wszystkim księża, między innymi znowu w warszawskim getcie, najbardziej tutaj znana postać to był ksiądz Marceli Godlewski, czyli proboszcz parafii Wszystkich Świętych, kościoła, który był w getcie wewnątrz dla Żydów katolików i
było oczywiście bardzo mało, ale byli i Niemcy w związku z tym pozwolili na funkcjonowanie tej parafii. Jak tylko w lipcu 1942 roku się zaczęła ta akcja likwidacyjna, no to część tych Żydów prosiła księdza Godlewskiego o to, żeby mogli opuścić getto. On to ułatwiał im, przerzucał w różne miejsca, no i tworzył całą siatkę dokumentacji. Dokumentacja polegała na tym, że Kościół no, godził się na to, żeby fałszować własną dokumentację, bo warunki były nienormalne. W normalnych warunkach dzisiaj, mam nadzieję, nikt z Państwa takich fałszywych dokumentów w Kościele nie dostanie. Na czym to polegało? Jak Państwo wiedzą, są księgi metryki, są księgi, w których zapisuje się chrzty, czyli księga chrztów, i z drugiej strony jest księga, gdzie zapisuje się zgony. Otóż potrzebująca nie było takie łatwe. Potrzebująca osoba musiała być określona, czyli dany proboszcz musiał wiedzieć, że to jest na przykład młodzieniec 25-letni. Na przykład. Szukało się w księdze chrztów pod odpowiednią datą, czyli te 25 lat wcześniej, prawda, daną osobę. Potem brało się księgę zgonu, sprawdzało się, czy, jakby to tragicznie nie brzmiało, szczęśliwie ten człowiek nie żyje, albo zaginął, nie wiadomo, na przykład oficerowie, którzy zginęli w Katyniu, tylko to oni jeszcze wtedy rodziny nie wiedziały, że zginęły, no ale wiedzieli, że nie ma z nimi kontaktu, to użyczali tych ludzi, te nazwiska, prawda? Albo okazywało się w księdze, że rzeczywiście zmarł. No to w tym momencie już ten człowiek mógł ożyć na nowo. Tylko to już był dawny Izaak, a teraz już Jan Kowalski, który stawał się tymże. I ksiądz proboszcz w związku z tym wypisywał takie zaświadczenie z pieczęcią parafii, legalizujące ten cały ceremoniał, można powiedzieć, zdobywania informacji, i ten papier dawał podstawę do starań już o autentyczne kankarty, ausweisy, i dzięki temu Żydzi, jak to nazywamy, mogli funkcjonować na tak zwanej powierzchni. Czyli nie musieli się kryć w lepiankach, ziemiankach, w lasach i tak dalej, tylko jeżeli nie mieli wyglądu żydowskiego, semickiego, mogli funkcjonować na terenie normalnym, legalnym. W związku z tym również Rada Pomocy Żydom miała referaty, które zajmowały się tą legalizacją, i pod referaty, czy tam czynności, zakłady na przykład fotograficzne, gdzie trzeba było zrobić zdjęcie do tych różnych dokumentów, które należało pofałszować. Albo na przykład zakłady fryzjerskie, gdzie należało przefarbować włosy z ciemnych na blond. To wszystko opowiada o bardzo daleko idącym ciągu jakby konspiracyjnych funkcji, które musiały za sobą się zazębić, żeby mogła być dana osoba uratowana. A więc ta struktura Rada Pomocy Żydom była bardzo, bardzo rozbudowana. Te osoby przez nią, przez Radę Pomocy Żydom ratowane, trafiały, jak mówiłem, jeśli chodzi o dzieci, przede wszystkim do zgromadzeń zakonnych, na przykład do Szymanowa, tutaj na Podkarpaciu wiele również było domów zakonnych, gdzie były żydowskie dzieci przechowywane w szkołach żydowskich, w szkołach polskich, zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców, ale także na przykład w rodzinach ziemiańskich, praktycznie cała struktura konspiracyjna ziemiańska, czyli uprawa Tarcza, pod takim kryptonimem ona funkcjonowała, była zaangażowana w to, żeby na dworach, jako pomoce kuchenne, pokojówki, jako ogrodnicy, różne osoby, żeby to właśnie były osoby pochodzenia żydowskiego, w ten sposób się ratowały, a dwory, jak wiadomo, w czasie wojny były, no, składały się z 20-30 osób, różnych ciotek, wujków i tak dalej. Można było zalegalizować w związku z tym kolejną osobę, która właśnie była jakąś daleką ciocią, której nigdy w życiu tam nie widziano, ale w tej chwili warunki wojenne zmusiły ją do przyjazdu. Podobnie ludność chłopska, która przyjmowała też od Rady Pomocy Żydów również czasem pieniądze na wsparcie ich gospodarcze. I tutaj bardzo ważna kwestia finansowa. Mianowicie
żeby rodzina polska mogła uratować Żyda, czyli dodatkową osobę do wykarmienia, musiała de facto korzystać z dodatkowych środków. Czy to środków żydowskich, czy środków organizacji, czyli Polskiego Państwa Podziemnego. Ponieważ Niemcy po stronie polskiej też zastosowali bardzo drastyczne ekonomiczne represje, powodujące, że żeby Polacy mogli przeżyć, ci pracujący w przymusie pracy, nie mogli przeżyć tylko i wyłącznie na te dostępne kartki. To spowodowało bardzo daleko idący handel podziemny, który powodował więź między wsią a miastem i ta Romanka przyjeżdżająca do miasta, no to była Romanka, która dawała szansę na przeżycie. To powodowało oczywiście pewne niebezpieczeństwa polegające na tym, że wprawdzie pieniądze były, a ta Romanka była oczywiście sprzedawana po dużo, dużo wyższych cenach, które rynek czarny ustalał, a nie tam wola okupanta niemieckiego. W związku z tym trzeba było mieć na to pieniądze. To oczywiście powodowało pewne konsekwencje dla wielu rodzin, że nagle te rodziny kupowały nie kilogram, tylko dwa czy trzy. Musieli mieć w związku z tym na to więcej pieniędzy, ale też musiała być świadomość w dużej mierze okolicznej, sąsiedzkiej ludności, że jeżeli ktoś idzie do sklepu i nagle kupuje dużo więcej, to znaczy, że ktoś jeszcze w tym mieszkaniu jest. W związku z tym znowu te metody legalizacyjne ukrywania Żydów były względne. To znaczy na ogół lepiej było nie pytać się, po co te więcej mięsa. Im mniej wiesz, tym lepiej. Wszystko jest w pewnym zawieszeniu, nie do powiedzenia. I teraz przechodzimy do kolejnej kwestii, mianowicie ta pomoc, o której w tej chwili opowiadałem, to była tak zwana pomoc zorganizowana, czyli tworzona przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego i Rada Pomocy Żydom niewątpliwie ma olbrzymią zasługę, że z racji funkcjonujących tam urzędników Polskiego Państwa Podziemnego od prawa do lewa, od Zofii Kossak, Witolda Bieńkowskiego, młodziutkiego Władysława Bratoszewskiego, po przewodniczącego Rady Pomocy Żydom, Lucjana Grobelnego z PPS-u. To byli wszystko ludzie, którzy dzięki temu, że mieli kontakty po stronie aryjskiej w swoich partiach politycznych, w swoich strukturach, w których Żydzi nie mieli tych kontaktów, no bo byli właśnie do tego momentu obcymi, gdzieś tam daleko. Oni nie znali tych zgromadzeń zakonnych, to Polacy je znali. W związku z tym to był ten łącznik z tymi partiami żydowskimi, które też były w Radzie Pomocy Żydom, ale te partie żydowskie same w sobie niczego by nie załatwiły, niczego by nie miały szansę na wypracowanie tych wielu, wielu dróg dotarcia do rodzin czy do zgromadzeń zakonnych polskich. To jest tak zwana pomoc zorganizowana, ale trzeba sobie powiedzieć, że zdecydowana większość Żydów została uratowana w ramach, czy była ratowana w ramach tak zwanej pomocy niezorganizowanej. Bo ucieczki były spontaniczne, były podejmowane przez Żydów decyzje w bardzo różnych okolicznościach. Między innymi pani Halina Zawadzka, to jest jej nazwisko już po... Słucham? Nie mówię o pani generał Zawadzkiej ZO, o innej osobie. Elżbieta Zawadzka ZO to oczywiście wspaniała postać, Polka, jedyna cichociemna kobieta spośród tych wszystkich cichociemnych. Natomiast mówię o Halinie Zawadzkiej, Żydówce z Końskiego, która zostawiła bardzo ciekawe wspomnienia i która opowiada o swojej decyzji wyjścia z getta i ucieczki stamtąd. Otóż gdzieś kiedyś poznała jakąś dziewczynę, Polkę. Dosłownie widziały się 5 minut, dały sobie adres. No i no tak jak my, no dzisiaj też się zobaczyliśmy. No i ja Państwu wielu powiem, że tam jak będą Państwo w Warszawie, to zapraszam, prawda, możemy gdzieś się spotkać. No z ilu my się tam spotkamy w ciągu najbliższych lat. Albo ja z Państwem w Mielcu też mi będzie, Pan przyjedzie, to niech Pan pamięta, że tam ten blok
piąty poległy, to tam na piątym piętrze rejma krzyknie, to się zobaczymy. No bardzo fajnie, ale to są takie opowieści, prawda? Otóż to była też sobie taka opowieść. Tylko, że dla tej Żydówki w pewnym momencie ta Polka, która była raczej mityczna niż rzeczywista, była jedyną, która ona kiedykolwiek poznała. I kiedy w Końskim to getto zaczęło być likwidowane i tam jej rodzina poradziła jej, żeby ona właśnie ich zostawiła, niech ucieka, bo to w ogóle już nie ma sensu, szans i tak dalej, ona decyduje się na wyjście. Wiedzą Państwo, gdzie jest Końskie? Ta dziewczyna mieszkała, ta Polka, w Skarżysku Kamiennej. No to jest jakieś 120, no mniej więcej, kilometrów. Otóż ta Żydówka, ona to wszystko opisuje w świetnych wspomnieniach. Jedzie, idzie, przemykając się przez te różne tereny i nagle o 10-11 w nocy w drzwi tegoż domu w Skarżysku Kamiennej otwiera jej drzwi ta dziewczyna, no i obydwie są w gruncie rzeczy totalnie zaskoczone. To znaczy ta Żydówka nie jest zaskoczona, bo ona wie, gdzie puka. Natomiast ta Polka różnych osób się spodziewała, ale na pewno nie osoby, która raz w życiu gdzieś tam widziała przez 5 minut. I ta Żydówka wchodzi tam, okazuje się, że w tym domu mieszkają 3 kobiety w 2 pokoleniach. No i one i mówią, no dobrze, no to może zostać, no, a Państwo tak takiego nieznajomego to na jak długo by tak zostawili u siebie w domu? Tak normalnie. No nie jest to łatwa decyzja, prawda? Więc mówią tej dziewczynie, że no dobrze, no skoroś przyszła, oni wiedzą oczywiście, że to jest Żydówka, wiedzą, ona i opowiada, że uciekła, że w tym Końskim straszne rzeczy się dzieją, no ale słuchaj, my nie przygotowaliśmy się na to, że ktoś z nami będzie mieszkał. No może 2 dni pomieszkać, ale no, musi gdzieś szukać dalej. Ale ona nie ma dalej. Nie ma dla niej dalej, bo to jest jedyny dom, w którym ona mogła, może się znaleźć. I ona pisze tam takie zdanie. Dostałam 48 godzin de facto po to, żeby udowodnić tym polskim kobietom, że ja jestem im niezbędna. No wyobraźcie sobie, czy to jest łatwo wypracować taką wzajemną relację w 48 godzin, żeby 3 Polki, świadome, że mogą zostać zamordowane, decydują się na to, żeby ta osoba nie zostawała na 48, tylko na całe życie. No i dochodzi w te 48 godzin do takiej więzi między nimi, że oczywiście ta Polka najstarsza, ta matka rodu, mówi, ty już oczywiście nigdzie od nas nie wyjdziesz. Ale one też musiały w sobie to wypracować. To nie jest tak, żeby ci Polacy nagle z minuty na minutę wszystko wiedzieli, jak mają się zachować. To nie jest łatwe. To spotkanie, to po tym waleniu 10 w nocy. Godzina policyjna, świadomość, że mogą być wydani, że Niemcy mogą się pojawić, znaleźć i natychmiast się rozstaną z życiem. No i rozpoczyna się przez te kolejne lata, jak Zawadzka o tym pisze w swoich wspomnieniach, zaczyna się ta wielka gra, w cudzysłowie, legalizacyjna, gdzie na przykład ona opowiada, że ponieważ w ogóle nie jest katolicką, nie zna w ogóle kultury polskiej, no tak jak mówiłem Państwu, ta obcość była z wyboru, a teraz jest rzeczą utrudniającą, no to otrzymuje szybkie lekcje katechizmu, otrzymuje szybkie lekcje świętowania. Na przykład cały jest tam bardzo ładny pasus dotyczący Bożego Narodzenia, gdzie oni idą na pasterkę, bo nie da się długo udawać, że nie ma jakiejś osoby w domu, gdzie są domki tak szeregowe i 40 sąsiadów. No i co mają ci sąsiedzi? Nie widzieć, że ktoś jest jeszcze nowy? No przecież wiadomo, że wiedzą, widzą. To jest naturalne niejako, że po pewnym czasie społeczność się dowiaduje. Więc oni ją przedstawiają jako swoją kuzynkę, która się pojawiła. No ale żeby ta kuzynka była faktyczną kuzynką, to jak pisze ta Hanina Zawadzka, ona musi wiedzieć, kiedy klękać, ona musi wiedzieć, kiedy odmawiać pacierz, ona musi bardzo dużo rzeczy wiedzieć. Musi wiedzieć, co to znaczy opłatek w Wigilię, bo przychodzą goście i chcą się podzielić, no to jak ona ma nie rozumieć, co robi.
To jest nagła, szybka lekcja polskości, którą ona zdobywa w warunkach ekstremalnych. To jest ta pomoc indywidualna, niezorganizowana. Co jest jej cechą taką podstawową? Dwie są cechy. Pierwsza to to, że jest ona bardzo często utkana na drodze wielu, wielu ludzi. Jak jedna z osób uratowanych napisała w jednej z relacji, że jak sobie dzisiaj liczę, to ten łańcuch dobrej woli to było mniej więcej 45 osób. Tyle umiem zapamiętać. I gdyby ten łańcuch w jednym momencie został zerwany, to już następnych by nie było. Czyli to jest łańcuch, gdzie musiało się nawarstwić na siebie kilkadziesiąt osób, które w sytuacji tej Haliny Zawadzkiej i tej Polki, która otworzyła jej drzwi, powiedzieli tak. Prawda? I w wielu relacjach żydowskich widać właśnie to nagromadzenie Polaków, którzy im pomogli w takich właśnie bardzo różnorodnych momentach i w różnorodnych formach. To nie musiała być koniecznie pomoc tak długa, 2-3 lata we dworze, czy w mieszkaniu, czy w domu. To wystarczyło przenocowanie na jedną dobę. To było przejazd z jednej wsi do drugiej wsi wozem konnym. To było na przykład, jak w wielu przypadkach rodzin wiejskich, gdy w momencie, kiedy żandarmeria zaczynała szukać we wsi Żydów i nie znaleźli szczęśliwie, to następnego dnia dana rodzina brała na wóz tego ukrywanego Żyda i wiozła do swojej ciotki, siostry, wujka, 2-4 wsie dalej, mówiąc, żebyśmy przez jakiś czas uchronili. Jak się wyciszy u nas, Niemcy wyjdą, to my po nią wrócimy. No wracali, nie wracali. Znowu historia się powtarzała i tak, prawda, ten łańcuszek trwa. To jest to zjawisko pomocy indywidualnej bardzo, bardzo ważne, czyli wiele osób na drodze. I drugie zjawisko szalenie istotne, w wielu relacjach, które ja czytałem między innymi z racji tego, że jestem współzałożycielem Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów i bardzo wszystkich Państwa też zachęcam, jeżeli takie gdzieś w pamięci rodzinnej są ślady, żeby do mnie napisać w tej sprawie. W tym komitecie mamy wiele już tysięcy osób, które tam figurują i widać wyraźnie z tych listów od rodzin przypływających, że podstawowa motywacja to nie było to, czy myśmy Żydów kochali, czy nie kochali, tylko było to, co ma jedno słowo, to znaczy sumienie, a konkretnie sumienie katolickie. To znaczy ta odpowiedź na tak była uwarunkowana z jednej strony potwornym strachem i ten strach widać w tych relacjach, nawet do dzisiaj, jak ci ludzie piszą udzielający pomocy, i przeciwko temu strachowi jedyne, co zaważyło, to właśnie to, że ja jestem chrześcijaninem i dlatego muszę pomóc. To jest to sumienie, które wówczas w czasie II wojny światowej bardzo, bardzo było mocne i